Marku drogi, dzień dobry. Dzień dobry. Czy wybór Wolno na propozycję zagrania jednego swojego albumu dla dwójki był dla ciebie oczywisty? Nie, ja mam coś takiego, rzadką przypadłość mam, że ja właściwie lubię swoje płyty wszystkie, dlatego że mam takie poczucie, że każda z tych płyt jest zapisem mnie z tamtego czasu. Tak się złożyło, że akurat padło na Wolno. Troszkę z powodów praktycznych, bo się udało zebrać muzyków, którzy, jak sądzę, pięknie to zagrają. A dwa, że paradoksalnie ta płyta odniosła największy sukces z moich płyt, bo się stała złotą płytą w tych pięknych czasach, kiedy fonografia była znacznie ważniejsza dla ludzi. Dwie nominacje do Fryderyka też otrzymała, co się też zdarzało innym, ale lubię tę płytę i ludzie też ją lubią, z tego co wiem. I myślę, że dla ciebie musiała być ważna, bo pamiętam, że to było jedno zaskoczenie, jak po debiucie bardzo mocnym przyszła płyta, która była na drugim biegunie. Tak, to prawda. To był tytuł Wolno, dotyczy no, tego, że gramy ballady, gramy powoli, ale też gramy wolno. W takim sensie trochę ECM-owskim próbujemy troszeczkę psocić sonorystycznie. No ale ja lubię takie wyzwania. Potem nagrałem płytę trzecia, była Konkubina, gdzie już nie braliśmy jeńców zupełnie elektrycznie. Tutaj tylko na akustycznej gitarze. No... Ja lubię się zmieniać, lubię opowiadać tą samą historię, ale w różnych opakowaniach. Ale powiedz, czy Wolno nie miało jednak unikatowej historii? Bo raz, że no jest cała legenda z gitarą pani Lindy. No tak. Jest pewnie bardzo świadomie zaproszony Michał Miśkiewicz i ta płyta jest wymyślona przez ciebie. Tak, tak, to trafiłeś idealnie. Akurat Michał teraz nie zagra, ja się cieszę z tej nowej odsłony, ale jakbym miał wymienić jednego artystę, który wpłynął najbardziej na brzmienie tej płyty, wskazałbym na Michała, bo właśnie jego otwarty, ten ECM-owski sposób grania, abstrakcyjny, nadał piękny kolor temu. Jeszcze grał Robert Kubiszyn, Michał Tokaj, Robert Majewski na trąbce i znakomity harmonijkarz Grégoire Marais, z którym się wtedy po raz pierwszy spotkałem i się zaprzyjaźniliśmy, to była wielka rzecz. Ta płyta nagrana w dwa dni, tak jak to my nagrywamy, czasami się zdarza, ostatnio nagrałem 7 godzin, ale to przy innej rozmowie, ale to się nagrywa się bardzo krótko, ale te emocje są ogromne podczas tych nagrań. Pamiętam ten moment, jak skończyliśmy nagrania, ja nie wiem, czy to kwestia, że byłem dużo młodszy, ale poziom mojego podekscytowania był tak silny i teraz po latach słyszę troszkę w tych dźwiękach, byliśmy bardzo skoncentrowani. No, Minus Sine Lu też był, prawda? A, jeszcze przecież no. Tak, jeden utwór był dogrywany. Anna Maria Jopek zaśpiewała naszą wspólną piosenkę i dograł Minus Sine Lu, którego już znałem też parę lat. I to też piękny kolor. No, Mino akurat nie pojawi się na naszym koncercie, ale się pojawia w Polsce, bo zagrał ze mną dużą trasę Hipokamp ostatnio i to była wielka przyjemność. No dobrze, a gitara akustyczna, legendarna, bo z takiej stajni, kuźni, stolarni, czy jak to tam nazwiemy, pracowni lutniczej oczywiście, w której powstały gitary, legendy, muzyka też zaprzyjaźnionego z Polską. No tak, tak. Tak, to jest historia. Linda Manzer, wspaniała lutniczka, ona wygląda tak jak Joni Mitchell, tak Kanadyjka, mieszkająca w Toronto, aż... No bardzo subtelna, wspaniała osoba, która jednak zajmuje się, jak słusznie zauważyłeś, stolarstwem po części. Oczywiście to jest lutnictwo. Ona wyrabia tych gitar kilkanaście rocznie i najbardziej znana jest z tego, że Pat Metheny przez lata na tych gitarach gra, ale też pamiętam, byliśmy kiedyś u niej w domu i ona zrobiła taką serię dla Pata. Już wiele lat po tym, jak ja się stałem posiadaczem takiej gitary i mówi... O, to jest numer 23, my tam graliśmy, pijąc winko, a 16 to Paul Simon kupił ostatnio i Santana grał i duże nazwiska. No więc ja przez to, że miałem wielką przyjemność poznać, spotkać Pata dzięki płycie z Anną Marią Jopek, to też będąc w Toronto skontaktowaliśmy się z Lindą i kiedyś, ja pamiętam jak opowiadałem tę historię, to brzmiało tak, napiór kupił sobie Stradivariusa i teraz to jest normalna gitara. To jest bardzo dobra gitara, ale dla mnie wiąże się z silnymi wspomnieniami. To nie jest najlepsza gitara na świecie, czy coś takiego. Jest to po prostu wspaniała gitara, która z tą płytą bardzo mi się kojarzy. Bo właśnie na tej gitarze, to było pierwsze nagranie, bo ja mam dwie te Lindy tak naprawdę, ale taka główna, flagowa, to właśnie tutaj zadebiutowała po raz pierwszy. I brzmienie tej gitary jest charakterystyczne. To też jest bardzo ciekawe, że lutnictwo, no teoretycznie wszyscy mogą zajrzeć do tego
pudła, mogą zobaczyć, jak te belki są ustawione, z jakiego drewna. A jednak jej gitary brzmią tak jak gitary Lindy Manzer. To jest piękne. Są analogowe i lampowe równocześnie, tak po prostu. Ale wytłumacz w takim razie teoretykowi, bo jesteś praktykiem, a ja to mogę tylko słuchać, że prawdopodobnie nie ma czegoś takiego jak najlepsza gitara świata, bo to jest jednak łamane przez człowieka, który na tym gra. Dokładnie tak. Żyjemy w czasach, gdzie można kupić w sklepie gitarę za, nie wiem, 300 zł chińską, gdzie maszyna nabiła progi równo. Do naszych czasów kombatanckich nawiązując, kiedyś nie było takiej możliwości. To były gitary szkodliwe dla zdrowia, jak zaczynaliśmy w komunie grać. Teraz ktoś może kupić taką gitarę. Oczywiście na tej za 300 nie zabrzmi tak jak na Lindzie, ale brzmienie jest w nas. Każdy człowiek, który gra na instrumencie długo, szuka brzmienia, które słyszy, tak powiedzmy abstrakcyjnie, i próbuje je wydobyć. Więc jakby to nie jest tak, że ta gitara... Ona ma ten kolor wspaniały, ale jak każdy inny gitarzysta, mój kolega, jak bierze tę gitarę, to brzmi inaczej. Wszyscy brzmimy inaczej, co jest piękne. To powiedzmy jeszcze tak, czy ty miałeś tak naprawdę dwa debiuty płytowe, czyli Nap i Wolno, bo po pierwsze nie spieszyłeś się specjalnie, ile ty miałeś, 30 parę, pierwszą, tak? Pierwszą jak nagrałem, to 35 miałem, tak. 35 lat, czyli nie spieszyłeś się, a miałeś już za sobą pewnie kilkadziesiąt płyt nagranych. No ale one są tak różne, że można to traktować w pewnym sensie jako powtórny debiut. Można tak to, na to patrzeć, ale ja miałem tak, z tego co pamiętam w tamtym czasie koncert był taki. Pierwszą nagram eklektyczną płytę, znaczy oczywiście ja tego nie planowałem, tak się działo samo, ale faktycznie na pierwszej płycie są i ballady z Leszkiem Możdżerem i trochę takiego jazzu i z Heniem Miśkiewiczem, funk i różne bardzo kolorowe rzeczy. A druga już, na drugą już przyszedł pomysł, nagraj sobie płytę na akustycznej gitarze. I tak potem, bo ja bardzo potem przyspieszyłem, na początku bardzo powoli te płyty nagrywałem, dokładnie wolno, a od kilku lat właściwie co rok prorok. I zawsze lubię mieć pomysł na płytę, to jest takie trochę staroświeckie weże Spotify'ów teraz i singli, ale ja bardzo lubię ten koncept, że płyta, i ta płyta jest taka, to jest płyta koncepcyjna, tak? Tak jak Dark Side of the Moon. Nie, no wiadomo, że nie. Ale wedle takiego klucza. Tam się, ta płyta się zaczyna, ta płyta się kończy i jest na nią konkretny pomysł jako całość. No i tak kombinowałem w przyszłości też z innymi płytami. Jakby wyłaniał się ten, jak sądzę, na wielu moich kolejnych płytach słychać nawroty i do Napa, i dowolno, jeżeli uznamy, że to jest jakieś tam założycielskie. Bo faktycznie na każdej płycie ja mam balladę, w której troszeczkę kwilę tak w tym stylu, no bo tak mi w duszy gra. Ha, to wyszło na to, że rzeczywiście podwójny debiut nie jest tak całkiem strzałem w płot. To ja jeszcze trochę takie mistyczne pytanie ci zadam. Domyślam się, że Wolno była pewnie jedną z tych płyt, która miała koncepcję, była jakoś wymyślona, ale tak naprawdę to się stała dopiero potem. Co masz na myśli? Mam na myśli to, że jest bardzo duży obszar czegoś, czego się nie da w koncepcji zawrzeć, co się dzieje potem. To jest jedna z tych płyt, która pewnie też dopiero musi upłynąć potem chwila, żebyś... Ale mówiłeś o takim odczuciu przy skończeniu płyty, prawda? Było coś takiego. Nawet mogę opowiedzieć anegdotę, ale dokładnie tak jest. Na płycie są moje kompozycje, wszystkie za wyjątkiem otwierającego płytę utworu The Long and Winding Road. Co za piosenka? To nie będziesz znał takiego McCartneya. To też z tym się fajna anegdota wiąże, taka emocjonalna, bo kiedyś gościłem u Grześka Turnała w domu i on puścił wieczorem przy winku Back to the USA, bodaj taki koncert McCartneya, i tam na koniec jest taka scena, jak całe crew, cała ta załoga, jak są jego urodziny, on śpiewa The Long and Winding Road, a oni wyciągają We Love You, Paul. No i my tam siedzieliśmy, trochę nas to wzruszyło i jakoś mi się to zapisało silnie. Pomyślałem, że kiedyś chciałbym to nagrać. I drugie skojarzenie z tą piosenką to jest Shirley Horn, wokalistka, która uwielbiała bardzo wolne tempa, które są hipnotyzujące. I pamiętam, że nagraliśmy już całą płytę, właściwie wszystkie te moje dzieła ponadczasowe, a ja mówię, a jeszcze mam tutaj, to był karteluszek, właściwie nawet same akordy miałem zapisane dla muzyków. Zagrajmy jeszcze tych Beatlesów, bo to jest fajny utwór. Chciałbym. No i pamiętam, zostało nabite tempo, zagraliśmy bardzo wolno jeden take. Słyszałem, że w ogóle dostaliście Grammy za najwolniejszą wersję klasyka Beatlesów, najwolniejszą ever. Może być, może być.
skończyliśmy grać, zagrałem ostatni dźwięk i ja taki podekscytowany chyba najbardziej jednak, bo ja firmuję to, powiedziałem, no dobra panowie, to jeszcze jedną wersję. A Robert Kubiszyn, który grał wtedy, tutaj nie mogę przytoczyć dokładnie kwiecistości jego wypowiedzi, czy ciebie, przecież już to ma, jakby on, doszło do dużego napięcia, faktycznie nie zagraliśmy kolejnej wersji i tak się z nim musiałem chwilę udobruchać, że tak powiem, bo on wie, że to nagraliśmy. I faktycznie potem przy odsłuchu, bo to zawsze mija trochę czasu, słuchamy i jakaś magia się wydzieliła. Oczywiście nie jestem megalomanem, ale naprawdę czułem, że to jakby jest synergia, że wychodzimy poza to, co umiemy, właściwie grając ciszą, grając niuansem i dlatego ten utwór otwiera płytę. I on jest taki flagowy, więc jeżeli szukać takich odniesień właśnie, że zaczęła swoje potem życie, okazało się, że ludzie lubią tę płytę. I przez całe te moje, już nagrałem ich naście, tych płyt swoich, tamtej pory w sumie łącznie, to przychodzą i bardzo często mówią, wolno. Także się w sumie fajnie złożyło, że zabrzmi właśnie ta muzyka tutaj. Czyli od tego wiele się zaczęło. No i też był na tym tytułowym Wolno trochę profetyczny kontrast, że im wolniej graliście ten utwór, tym większe napięcie się wyzwalało. No tak, to jest wielka sztuka. Faktycznie jest coś takiego, że jeżeli potrafisz zagrać wolno i opowiedzieć historię, no to zobaczymy, jak nam pójdzie tutaj. Będzie inny skład, ale to wydziela się coś bardzo fajnego, że to tempo... Nie wiem, jak to opisać. To są metafizyczne sprawy. Właśnie polecam Państwu Shirley Horn i jej wspaniałe interpretacje, choćby też Beatlesów, jak ona śpiewa Yesterday, no to zaczyna tak wolno, a ja po prostu chłonę wszystko. Fajnie, że udało mi się nagrać na jednej właściwie, jedynej swojej płycie w tak wolnym tempie utwór, który jest jeszcze tak wspaniały. To jest Paul McCartney, to jest w ogóle Mozart moim zdaniem i fajnie, że Beatle mam na płycie. Na koniec rozmowy Marek Januszewski postanowił mi się podlizać, za co bardzo dziękuję. Natomiast opowiadał przez te ostatnie kilka minut, teraz już wiem i powiem to zdecydowanie o swojej najważniejszej płycie, którą zagra w Radiowej Dwójce. No może tak, może nie. Tak czy inaczej bardzo serdecznie Państwa zapraszam i będziemy się starać ładnie zagrać. Dziękuję.